Audioteka oraz serwis lem.pl przedstawiają Stanisław Lem, Szpital Przemienienia Czyta Andrzej Blumenfeld Copyright by Barbara and Tomasz Lem 2015 Ojcu Pogrzeb Pociąg stał w Nieczawach krótko. Ledwo Stefan przebił się przez ciżbę ku drzwiom i skoczył na ziemię, lokomotywa zapnęła i koła poczęły stukać za jego plecami. Już od godziny martwił się, że nie wysiądzie i problem ten przesłonił mu wszystko inne wraz z samym celem podróży. Teraz, wdychając powietrze aż ostre po wagonowym zaduchu, kroczył niepewnie, mrużąc oczy od słońca. Zarazem oswobodzony i bezradny. Jakby wyrwany z ciężkiego snu. Był jeden z ostatnich dni lutego, z niebem pełnym jasnych chmur o rozpalonych do białości obwódkach. Podmywane od wilżą śniegi osiadły ciężko w kotlinach i wąwozach, obnażały ścierniska, kępy krzaków, czarne od błota drogi i gliniaste stoki wzgórz. W jednolitą dotąd biel krajobrazu wstępował zwiastun przemian. Chaos. Myśl tę, przypłacił Stefan nieostrożnym stąpnięciem i woda chlupnęła mu do bucika. Wzdrygnął się z obrzydzeniem. Coraz słabsze sapanie lokomotywy rozpłynęło się za wzgórzami bierzynieckimi. Dał się wtedy słyszeć szmer podobny do ćwierkania świerszczy, nieuchwytny, płynący zewsząd, jednostajny odgłos tajania. W swoim włochatym raglanie w miękkim filcowym kapeluszu i płytkich miastowych bucikach był Stefan na tle rozległego pogórza postacią mocno nie na miejscu i zdawał sobie z tego sprawę. Drogą wspinającą się ku wsi, mknęły rozdygotane rażące oczy blaskiem strugi. Skacząc z kamienia na kamień dotarł wreszcie do rozstajów i spojrzał na zegarek. Dochodziła pierwsza. Pogrzeb. Nie był wyznaczony na określoną godzinę, lecz należało się spieszyć. Trumna z ciałem wyjechała z Kielc jeszcze wczoraj, znajdowała się więc już w domu stryja Sawerego. Ale mogła też być w kościele, bo w telegramie był taki niejasny zwrot o mszy, czy może o egzekwiach? Nie mógł sobie przypomnieć. A to, że rozważa kwestie liturgiczne, zdenerwowało go. Do domu stryja było dziesięć minut drogi, tyleż na cmentarz, ale jeśli kondukt będzie szedł okrężnie, by wstąpić do kościoła, niezdecydowanie Stefana wzrosło. Ruszył ku zakrętowi szosy, przystanął, cofnął się parę kroków i znów się zatrzymał. Wśród pól zobaczył starego chłopa, który szedł z dala miedzą, trzymając na ramieniu krzyż, jaki zwykle nosi się przed pogrzebem. Stefan chciał zawołać na niego, ale się nie odważył. Zacisnąwszy zęby puścił się wielkimi krokami w stronę cmentarza. Chłop doszedł do muru cmentarnego i znikł. Nie było widać, by szedł dalej ku wsi, więc Stefan z desperacją zagiął poły płaszcza i unosząc je jak kobieta, coraz karkołomniej sadził przez kałużę. Droga na cmentarz omijała niewielki pagórek, porosły gęsto leszczyną. Stefan pobiegł na przełaj, nie zważając na zapadający się śnieg i chlaszczące po twarzy witki. Naraz, gęstwina się skończyła. Zeskoczył na drogę tuż przed cmentarzem. Cicho tu było i pusto, po chłopie ani śladu. Pośpiech Stefana rozwiał się nagle. Posępnie obejrzał ubłocone pokostki stopy i zgrzany, oddychając głębiej, zajrzał ponad furtą do środka. Na cmentarzu nie było nikogo. Pchnięta furta zakrakała przeraźliwie i umilkła w żałosnym stęknięciu. Brudny, zaskorupiały śnieg okrywał faliście groby, rozchylając się lejowato u podnóża krzyży. Ich drewniane szeregi urywały się u kępy dzikiego bzu. Dalej stały kamienne nagrobki księży nieczawskich i większe od nich odosobniony grobowiec rodzinny, Trzynieckich. Czarny, ze złotymi literami dat i nazwisk, z trzema brzozami u granitowego wezgłowia. W pasie pustej przestrzeni, oddzielającej grobowiec od reszty cmentarza, jak ziemia niczyja, ziała jama świeżo wykopanego grobu, plamiąca gliną białe otoczenie. Stefan przystanął, zaskoczony. W grobowcu nie było już widać miejsca, a na powiększenie go nie starczyło czasu lub środków, i Trzyniecki miał iść. Do gliny jakby lekto. Stefan wyobraził sobie, z jakimi uczuciami stryj Anzelm zarządził przewiezienie zwłok, ale innej drogi nie było. Tu chowało się wszystkich umarłych, bo nieczawy należały niegdyś do Trzynieckich, a choć na koniec został tylko dom jak Sawerego, zwyczaj przetrwał. I po każdej śmierci rodzina słała z całej Polski swych przedstawicieli na pogrzeb. Z ramion krzyży, z gałązek dzikiego bzu zwisały szkliste sople. Woda cykała z nich cicho, dziurawiąc śnieg. Stefan postał chwilę nad otwartym grobem. Należało iść do domu, lecz tak nie miał na to ochoty, że ruszył między krzyże wiejskiego cmentarza. Nazwiska, wypalone drutem na deseczkach, zmieniały się w czarne zacieki, wiele znikło całkiem, pozostawiając gładkie drewno. Bornąc w śniegu, który ziemił mu stopy, Stefan obszedł cmentarz dookoła i przystanął nagle nad grobem, na którym stał duży brzozowy krzyż z przybitym kawałkiem blachy. Widniał tam napis z zakrętasami – Przechodniu, powiedz Polsce, tu leżą jej syny. Byli jej posłuszni do ostatniej godziny. Niżej – Widniały nazwiska z wymienionymi szarżami. Jako ostatni figurował żołnierz nieznany. Była jeszcze data, z września 1939 roku. Od tego września nie minęło i sześć miesięcy, ale napis nie przetrwałby w słotach i mrozach, gdyby go nie odnawiała czyjaś pamiętliwa ręka. O pamięci świadczyły też gałęzie jedliny, okrywające grób. Dziwnie mały. Trudno było uwierzyć, że spoczywa w nim kilku ludzi. Stefan postał tu chwilę. Zarazem poruszony i niepewny, bo nie wiedział, czy uchylić kapelusza. Nie mogąc się zdecydować, poszedł dalej. Wziął w śniegu, dawał mu się wyznaki. Uderzając bucikiem o bucik, znów spojrzał na zegarek. Było dwadzieścia minut po pierwszej i należało się pospieszyć, jeśli miał zdążyć do domu. Pomyślał jednak, że czekając tu na kondukt, znakomicie uprości swą ceremonialną obecność na pogrzebie. Zawrócił więc i raz jeszcze przystanął nad rozkopaną ziemią, która przyjąć miała ciało stryja Leszka. Zajrzawszy w głąb pustej jamy, Stefan zauważył jaka jest głęboka. Świadomy tajników techniki grzebalnej, pojął, że grób pogłębiono umyślnie, aby mógł w przyszłości zawrzeć jeszcze jedną trumnę. Ciotki Anieli, wdowy po stroju Leszku. Odkrycie to dotknęło go, jak podpatrzona niechcący niegodziwość. Mimo woli cofnął się od dołu i w oczy rzuciły mu się szeregi koślawych krzyży. Jego umysł był jakby uwrażliwiony samotnością, i to, że różnice stanu posiadania trwają dalej w zgromadzeniu umarłych, wydało mu się absurdalne i nikczemne. Przez chwilę oddychał głębiej, panowała zupełna cisza. Od niedalekiej wsi nie dobiegał najsłabszy odgłos. Nawet wrony, których krakanie towarzyszyło mu przedtem wędrówce, ucichły teraz zupełnie. Krótkie cienie krzyży leżały na śniegu, Ziąb od nóg, podchodził przez ciało do serca. Kuląc się, wcisnął ręce do kieszeni i w prawej odkrył małe zawiniątko. Paczuszkę z chlebem, którą matka wetknęła mu nim wyszedł z domu. Raptownie poczuł głód. Wydobył chleb z kieszeni i odwinął cienki papier. Między kromkami różowiło się nieco szynki. Przybliżył chleb do ust, lecz nie mógł jeść na rozkopanym grobem. Mówił sobie, że to przesąd, bo cóż takiego ostatecznie? Jama wykopana w glinie. A jednak nie zdołał się przemóc. Z pajtką chleba w ręku pobrnął ku furcie cmentarnej. Idąc tak, mijał bezimienne krzyże. W ich nieforemnych kształtach daremnie szukało się jakichś cech indywidualnych, świadczących o ich pośmiertnych właścicielach. Pomyślał, że troska o trwałość grobów jest wyrazem niepamiętnych czasów sięgającej wiary, iż mimo twierdzenia religii, wbrew oczywistości gnicia, na przekór świadectwu zmysłów, zmarli, wiodą w głębi Ziemi jakieś istnienie może niedogodne, wstrętne nawet, ale przecież istnienie toczące się puty póki nad Ziemią stoją jeszcze jakieś znaki rozpoznawcze. Dotarł do furty, raz jeszcze spojrzał z oddali na rzędy krzyży zanurzonych w śniegu i żółtawą plamę wykopanego grobu i wyszedł na błotnistą drogę. Kiedy przemyślał do końca ostatni wywód, absurdalność zabiegów cmentarnych stała się dla niej oczywista i swój udział w dzisiejszym pogrzebie odczuł jako coś żenującego. Przez chwilę był nawet zły na rodziców, że nakłonili go do tej eskapady, tym dziwniejszej, że właściwie nie był tu sobą. Lecz przedstawiał chorego ojca. Jadł teraz powoli, chleb z szynką, zwilżając kęsy śliną i przewykając z pewnym trudem, bo mu zaschło w gardle. W głowie myśli biegły dalej. Tak, to zupełnie pewne rozważał, że ludzie jakąś najbardziej głuchą na argumenty świata częścią swego jestestwa wierzą w owo właśnie przez niego odkryte, trwanie zmarłych. Gdyby bowiem troska o groby była tylko wyrazem miłości i żalu, za utraconym, zadowoliliby się opieką nad naziemnym, widomym kształtem grobu, sprowadzając jednak motywy cmentarnej działalności ludzi do takich uczuć, nie sposób wytłumaczyć dbałości o wygodę zwłok, która każe zmarłych ubierać, kłaść im poduszeczki pod głowy i zamykać ich w futerałach jak najodporniejszych na działanie sił przyrody. Postępującymi tak musi powodować. Ciemna i nierozumna wiara w dalsze trwanie zmarłych. To okropne, przerażające żywego trwanie w ciastym zamknięciu trumny, które widać lepsze być musi jednak w ich instynktownym mniemaniu od całkowitego unicestwienia i zespolenia z ziemią. Sam o tym nie wiedząc, zaczął iść w stronę wsi, a zarazem wieży kościelnej, błyszczącej w słońcu. Nagle... Dojrzał na zakręcie szosy jakiś ruch i, nim jeszcze pojął, co się tam dzieje, pospiesznie wetknął chleb do kieszeni. Tam, gdzie szosa umiała wzgórze, biegnąc pod jego stromą gliniastą ścianą, ukazała się ciemna plama pochodu. Ludzie byli tak daleko, że nie rozróżniał twarzy. Widział tylko sunący przodem krzyż. Tuż za nim białe plamki księżych komży? Dach samochodu i głębiej sporo maleńkich figurek, które poruszały się tak wolno, jakby przestępowały w miejscu, z nogi na nogę, kołysząc się pewno majestatycznie, ale pomniejszenie sprawione odległością czyniło te ruchy prawie groteskowymi. Trudno było wziąć ten miniaturowy pogrzeb serio i oczekiwać go z należytą powagą. Niełatwiej też iść mu naprzeciw. Było to jakby przypadkowo uronione zbiorowisko ciemnych laleczek, sunących u podnóża wielkiego gliniastego obrywu, a wiatr przynosił odeń strzępki niezrozumiałego zawodzenia. Stefan chciał znaleźć się tam jak najszybciej, nie śmiał jednak ruszyć się z miejsca i tylko zdjąwszy kapelusz, od czego wiatr potargał mu natychmiast włosy, czekał nieruchomo na skraju drogi. Ktoś nieświadomy. Nie mógłby pojąć, czy jest on spóźnionym uczestnikiem żałobnej uroczystości, czy tylko przypadkowym przechodniem. Postaci idących rosły w miarę jak się zbliżali i niepostrzeżenie przekroczyły granicę tego oddalenia, którego efekt tak osobliwie wywarł wrażenie na patrzącym. Na koniec Stefan poznał starego chłopa, idącego na czele z krzyżem obu księży. Wlokącą się za nimi ciężarówkę z pobliskiego tartaku i wreszcie całą kroczącą w rozsypce rodzinę. Nieskładny śpiew kobiet wiejskich powtarzał się monotonnie bez jednej przerwy. Gdy orszak był ledwo kilkanaście kroków od Stefana, dało się słyszeć dzwonienie. Zrazu kilka nierównych dźwięków, potem uderzenie pełne, mocne, z dostojeństwem rozpływające się po okolicy. Gdy dzwon przemówił, Stefan pomyślał, że najpierw musiał pociągnąć za sznur mały Wicek od Szymczaków, którego odpędził zaraz jedynie powołany do dzwonienia rudy Tomek, ale natychmiast uświadomił sobie, że mały Wicek musi być już parobkiem. Wiego, Stefana Wieku, a potomku, ślad zaginął, odkąd wyjechał do miasta. Widać jednak walka o prawo dzwonienia trwała w młodym pokoleniu Nieczaw. Trafiają się w życiu sytuacje nieprzewidziane podręcznikiem dobrych manier, tak trudne i drażliwe, że pokonać je można tylko wielkim taktem i pewnością siebie. Stefan, pozbawiony tych cnót, nie miał pojęcia, w jaki sposób przyłączyć się do orszaku i stał niezdecydowany, czując wyraźnie, że go dostrzeżono, co zwiększyło jeszcze jego pomieszanie. Szczęśliwie przed samym kościołem pochód się zatrzymał. Jeden z księży podszedł do szoferki i pytał o coś kierowcę, który kiwał potakująco głową, a nieznani Stefanowi chłopi wleźli na samochód i jeli ściągać trumnę. Uczyniło się pewne zamieszanie, w którym Stefan zdołał szybko przymknąć do grupy stojącego auta. Zauważył właśnie krępą postać i szpakowatą, wbitą w ramiona głowę stryjak Sawerego, który podtrzymywał ciotkę niele całą w czerni. Gdy od trumny rozległo się przytłumione wołanie. Trzeba było więcej ludzi, by wnieść ją do kościoła. Stefan rzucił się tam, że jednak, jak zwykle wtedy, gdy trzeba było na oczach wszystkich podjąć jakąś choć trochę odpowiedzialną czynność, bardzo się speszył. Jego gotowość działania objawiła się jedynie nerwowym podreptywaniem przy pace ciężarówki. Ostatecznie trumna wzniosła się nad głowę obecnych bez jego pomocy, a jemu dostała się tylko doniesienia futrza na burka, którą w ostatniej chwili zrzucił z siebie i podał mu najstarszy brat ojca. Stryj Anselm. Burkę tę wniósł Stefan do kościoła, wchodząc jako jeden z ostatnich, lecz pełen przeświadczenia, że dźwigając w ogromny błam niedźwiedzi i on przyczynia się do sprawnego przebiegu ceremonii. Dzwon zakończył swą monotonną pieśń zająkliwym uderzeniem, Obaj księża na chwilę znikli, potem znów się ukazali, podczas gdy rodzina sadowiła się w ławkach i od ołtarza pobiegły pierwsze, wypowiedziane po łacinie słowa egzekwii. Na dobrą sprawę Stefan mógł usiąść, bo i miejsca w ławkach było sporo i futro stryjowe nie należało do lekkich, ale wolał stać w głębi nawy ze swym brzemieniem. Może właśnie dlatego, że mu ciążyło, i przez to jakby kompensowało jego nieśmiałość z poprzedniej chwili. Trumna stała już na wprost ołtarza, a stryj Anzelm, zapaliwszy wokół niej świece, podszedł stamtąd prosto ku Stefanowi, który nawet się tym trochę zmieszał. Liczył na ciemność panującą u stóp filara, pod którym stał. Uścisnąwszy jego ramię, stryj wyszeptał pod śpiewny głos księży. — Ojciec chory? — Tak, proszę ja miał wczoraj atak. — Hmm, te kamienie, co? — rzekł stryj swoim przeraźliwym szeptem i chciał wziąć futro z rąk Stefana, którego jednak nie puścił, bąkając. Ale, — Ależ nie, ależ, proszę, ja ja już będę... — No dajże mi futro, ośle. — Przecie tu zimno, jak w psiarni — powiedział stryj dobrodusznie, lecz prawie na głos. Zarzucił na ramiona burkę i odszedł do ławki, w której siedziała wdowa, pozostawiając Stefana jak niepysznego. Młody człowiek czuł jeszcze dobrą chwilę, jak palą go policzki. Ten w gruncie rzeczy drobny incydent zepsuł mu cały pobyt w kościele. Ochłonął dopiero po dobrej chwili, dostrzegłszy stryja ksaverego siedzącego na skraju ostatniej ławki. Z pewną pociechą pomyślał, jak nieswoją musi czuć się ksawery. już tak wojujący, że próbował nawracać każdego nowego proboszcza. Był to stary kawaler, raptus i weredyk, zagorzały prenumerator biblioteki boja. Zwolennik regulacji porodów i w dodatku jedyny lekarz w promieniu 12 kilometrów. W swoim czasie krewni z Kielc usiłowali wyprzeć go ze Starego domu. Prowadząc z nim przez lata walkę w sądach powiatowych i okręgowych, lecz Ksawery wygrał wszystkie procesy i jeszcze im tak chytrze, jak powiadał, naobliżał, że nic mu zrobić nie mogli. Teraz siedział ciężko, położywszy wielkie ręce nieruchomo na pulpicie. Oddzielony ławką od pokonanych krewnych. Kiedy organy odezwały się swym głębokim głosem, drgnęło coś w Stefanie, przypomnieniem dawnej, gorącej i pokornej świętości, która parzyła jego duszę, gdy był całkiem mały. Muzykę organową miał zawsze w wielkim poważaniu. Egzekwie toczyły się w największym porządku. Jeden z księży rozpalił kadzidło w małym kaganku i obszedł trumnę, otaczając ją kłębem wonnego, choć trącącego spalenizną dymu. Stefan poszukał oczami wdowy. Siedziała w drugiej ławce, skulona, cierpliwa. Dziwnie obojętna na słowa księży, którzy w gierlandach łaciny coraz wyśpiewywali jej nazwisko, a zarazem nazwisko zmarłego, powtarzając je podniośle i jakby natarczywie. Ale nie zwracali się do ucha żadnego z żywych, tylko do opatrzności. I ją prosili, błagali, nakazywali jej niemal życzliwość dla tego, którego już nie było. Organy zamilkły i znów trzeba było wziąć na barki trumnę, osadzoną na katafalku przed ołtarzem. Lecz teraz Stefan nawet nie próbował się tam zbliżyć. Wszyscy wstali i, pokaszlując, gotowali się do dalszej drogi. W momencie, gdy trumna, chwiejąc się łagodnie, opuszczała przyciemnioną nawę, na samych schodkach kościoła nastąpiło zamieszanie. Ta podługowata, ciężka skrzynia groźnie zapadła się przodem, lecz natychmiast las wzniesionych rąk przywrócił jej równowagę, także tylko kołysząc się żwawiej, jakby podniecona tym, co omal nie nastąpiło, wychynęła na niskie już słońce. W owej chwili przemknęła Stefanowi przez głowę bardzo głupia i makabryczna myśl, że... Osobą w trumnie? Na pewno był stryj leszek, bo on zawsze lubił narwane kawały nawet w uroczystych sytuacjach. Myśl tę zaraz stłumił, a raczej wyprowadził na płaszczyznę zdrowego rozumowania, że jest to absurd, a trumna zawierała nie stryja, tylko jakąś pozostałość, jakąś resztę po jego osobie. Tak żenującą i kłopotliwą, że dla jej usunięcia ze środowiska żywych obmyślono i zainscenizowano całą tę nieco długotrwałą, zawiłą i z lekka fałszem pobrzmiewającą historię. Tymczasem szedł już z innymi za trumną, kierującą się ku rozwartej na oście czwórcie cmentarza. Otaczającego orszak składał się z jakichś dwudziestu osób, spotkane z dala od trumny, Robiły wrażenie nieco dziwaczne, bo stroje ich stanowiły coś pośredniego między ubraniem na dłuższą podróż, jako że wszyscy niemal przyjechali do niecza z daleka, a odzieniem wizytowym z przeważającą barwą czerni. Zarazem większość mężczyzn nosiła angliki z kolewami, a niektóre kobiety miały na nogach podobne do butów sznurowane, wysokie, futrem lamowane trzewiki. Ktoś, kogo z tyłu nie mógł Stefan rozpoznać, miał na sobie żołnierski płaszcz. Bez wszelkich dystynkcji, z oderwanymi jakby siłą patkami, ściągnięty mocno pasem. Ten płaszcz, na którym przez długą chwilę zatrzymało się spojrzenie Stefana, był tu jedynym przypomnieniem kampanii wrześniowej. Chociaż nie, zdecydował po sekundzie. Świadczyła o niej też nieobecność tych, którzy w innych okolicznościach zjawiliby się tu na pewno. Jak stryj Antoni, i kuzyn Piotr. Obaj przebywający w niewoli niemieckiej. Śpiew, a raczej zawodzenie kobiet wiejskich, powtarzając rozwlekłe wieczne odpoczywanie, racz mu dać, panie, o światłość wiekuista, niecierpliwił Stefana krótko, bo nawet przestał docierać do jego świadomości. Orszak wydłużył się, a potem skupił u wejścia cmentarnego i zawzniesioną wysoko trumną popłynął czarnym sznurem między grobami nad otwartą mogiłą znów rozpoczęły się modły. Stefanowi było ich już trochę nadto i pomyślał nawet, że gdyby był wierzący, uznałby takie ciągłe ponawianie próśb za natręctwo wobec istoty, do której były kierowane. Zanim ostatnia uwaga uformowała się w nim do końca, ktoś pociągnął go za rękaw, odwrócił się i ujrzał otoczoną kołnierzem futra szeroką z orlim nosem twarz Stryja Anzelma, który spytał go, znowu zbyt głośno, Jadłeś już dziś, co? I nie doczekawszy się odpowiedzi, dodał szybko. Edź się nie bój, będzie bigos. Po czym klepnął go w plecy i garbiąc się, przemykał między stojącymi, zwróconymi w stronę wciąż jeszcze pustego grobu. Dotykał każdego palcem, poruszając przy tym wargami, co mocno dziwiło Stefana, dopóki się nie zorientował w prozaiczności strojowego postępowania. Anselm liczył po prostu obecnych. Zaraz też wydał gromkim szeptem dyspozycję chłopakowi, który najpierw z prostaczą rewerencją wycofał się z czarnego kręgu, a znalazł się za furtą, pognął prosto do domu Ksawerego. Zakończywszy swą gospodarską czynność, stryj Anselm stanął, czy to umyślnie, czy przez przypadek, znowu u boku Stefana i znalazł nawet chwilę, by zwrócić jego uwagę na malowniczość grupy otaczającej grób. Grup. A właśnie czterech rosłych chłopów uniosło trumnę na sznurach i jeło opuszczać ją w głąb ziejącego wnętrza, aż spoczęła, ale trochę krzywo, Także jeden z nich musiał zapierając się posiniałymi rękami o brzeg ziemi, pchnąć ją mocno butem. Taka obcesowość wobec przedmiotu, który przez cały czas do tej chwili otaczany był nieustanną czcią, dotknęła przykro Stefana. W tym fakcie znalazł jeszcze jedno potwierdzenie swej tezy – że żywi, mimo całej kunsztowności postępowania, jakim usiłują nadać okrągłość okrutnie kanciastemu przejściu od życia do śmierci, nie potrafią jednak znaleźć wobec umarłych jakiejś jednolitej, a ciągłej postawy. Gdy łopaty, pracujące z zapałem przechodzącym w zawziętość, zamknęły grób i uklepały nad nim wydłużoną pryzmę gliny, jawnie ukazała się wojenna specyfika tego pogrzebu. Nie do pomyślenia było bowiem, żeby uchodząc z cmentarza zostawiało się grób jednego z Trzynieckich, nie zasypawszy go kwiatami. Ale tej pierwszej, powrześniowej zimy trudno było o tym myśleć. Zawiodły nawet szklarnie bliskiego majątku przetułowiczów, bo szyby wytłuczone zostały w czasie walk. Także nagrobek powstał tylko z naręczy gałęzi odłowych. I oto po odmówieniu ostatniej modlitwy, przeżegnawszy się, Wszyscy nieznacznie podawali plecy wzgórkowi pozieleniałej gliny i jeden za drugim wyciekać poczęli śnieżystymi ścieżynami na pełną błota i kałuż wiejską drogę. Kiedy księża przemarznięci, jak wszyscy zdjęli swe białe komrze, od razu się jakoś uzwyczajnili. Podobną, choć mniej wyrazistą przemianę widziało się w innych obecnych. Opadała z nich uroczysta powaga. Jakieś zwolnienie ruchów i spojrzeń. I naiwnemu obserwatorowi mogłoby się zdawać, że ci ludzie do tej pory stąpali cały czas na palcach, czego naraz zaniechali. W drodze powrotnej Stefan manewrował tak, żeby się czasem nie dostać w pobliże ciotki Anieli Wdowy. Nie żeby jej nie lubił albo nie współczuł. Przeciwnie. Było mu jej żal, tym bardziej, że wiedział, jak kochający się stanowili ze stryjem małżeństwo, ale mimo gorączkowych wysiłków nie mógł wykrzesać z siebie ani jednego zdania kondolencji. Przez ten popłoch wewnętrzny zapędził się na czoło wracających, gdzie stryj Sawery wiódł pod rękę ciotkę Melanię Skoczyńską. Był to widok tak dziwny i rzadki, że Stefanasz się zdumiał. Stryj bowiem ciotki Melanii nie znosił w sposób wszechstronny. Nazywał ją ampułką ze starym jadem i mawiał, że trzeba dezynfekować ziemię ze śladami jej stąpnięć. Siotka Melania, stara panna, zdawien dawna trudniła się jątrzeniem waśni wewnątrz rodzinnych w ten sposób, że sama zachowując całą słodycz neutralności z domu do domu przenosiła jadowite powiedzonka i plotki, od czego powstawały wielkie kwasy i dużo szkody, ponieważ trzynieccy byli wszyscy i krewcy, i niezmiernie konsekwentni, wraz w zbudzonych uczuciach. Dojrzawszy Stefana, Ksawery zawołał z daleka. — Witaj, bracie, we skulapie. Masz już dyplom, co? Stefan musiał naturalnie przystanąć dla przywitania i z rozmachem tknął wyziębłą dłoń ciotki panny nosem, po czym już we troje ruszyli ku domowi, który wyłonił się spośród drzew, żółty jak jajko istny dworek z klasycznymi kolumienkami i wielką werandą wychodzącą na sad owocowy. Przed wejściem przystanęli, czekając na nadchodzących. W stryju z znienacko ocknął się gospodarz. Zaczął więc zapraszać wszystkich do środka z takim impetem, jakby krewni mieli właśnie zamiar rozsypać się po śnieżystej i grząskiej okolicy. W samych drzwiach przeszedł Stefan krótką, lecz przejmującą mękę wielokrotnych powitań, które zawieszone na czas pogrzebu Obruszyły się nań teraz lawiną. Musiał dobrze uważać, by całując na przemian ręce i kłujące policzki, nie pochylić się ku jakiejś męskiej dłoni, co mu się czasem trafiało. Nie wiedział nawet, kiedy wśród szurania butów i wywijania rękawami zdejmowanych okryć znalazł się w bawialnym. Na widok ogromnego zegara szafkowego z mosiężnymi wagami poczuł się naraz ogromnie swojsko, bo pod przeciwległą ścianą. Pod drogatym czerepem jelenim rozkładano dlań posłanie, I jakroś przyjechał do nieczaw. Po kątach stały poprzetrącane fotele, z którymi w dzień walczył, dobierając się do ich włosianej wnętrzności, a w nocy budziło go czasem basowe wyzwania niegodzin i tarcza zegara majaczyła nieziemsko z mroku w odbitym gdzieś księżycowym światłem, okrągła, chłodna, pomieszana ze snem i jaśniejąca nieruchomo, właśnie jak księżyc. Nie mógł się jednak oddać wspomnieniom dzieciństwa, bo w pokoju zapanował znaczny ruch. Panie siadały na fotelach, panowie stojąc otoczyli się chmurą papierosowego dymu. Rozmowa nie rozgrzała się jeszcze, a już otwarły się oba skrzydła drzwi do jadalnego i na progu stanął Anzelm. Z marsem dobrodusznego, roztargnionego nieco Cezara, prosił wszystkich do stołu. O stypie nie było oczywiście mowy. Słowo to zadźwięczałoby niestosownie. Po prostu proszono stroskanych i znużonych podróżą krewnych na skromną przekąskę. Był tu wśród rodziny jeden z księży, którzy wiedli orszak na cmentarz. Chudy, z twarzą żółtawą, zmęczoną, ale uśmiechniętą, jakby zadowolony z tego, że wszystko odbyło się tak składnie. Ksiądz ten, nachylając się nisko a sztywnie. Rozmawiał z seniorką rodu Trzynieckich, ciotką babką Jadwigą, maleńką, w przydługich i zbyt obszernych sukniach. Jakby zwiędła i skurczyła się, trwając nieustannie w ich wnętrzu. Także musiała trzymać ręce uniesione modlitewnie w górę, bo się jej żaboty rękawów nie zesunęły do końca na wyschłe paluszki. W jej małej, trochę płaskiej i właściwie starej twarzy traił się wyraz nieobecności i przekory, jak gdyby wcale nie słuchając księdza, obmyślała właśnie jakiś postarczemu, dziecinny psikus. Wodziła po otoczeniu zaokrąglonymi, błękitnymi oczami i naraz, upatrzywszy sobie Stefana, kiwnęła nań zgiętym w haczyk palcem. Młody lekarz przełknął z determinacją i zbliżył się. Ksiądz zastygł, a ciotka babka patrzyła z dołu na Stefana pilnie i jakoś chytrze, aż powiedziała zdumiewająco grubym głosem: Stefan, syn Stefana i Michaliny? Tak, tak, gorliwie przyświadczył zapytany. Ciotka babka uśmiechnęła się do niego. Nie wiadomo, czy rada swojej pamięci, czy wyglądowi ciotecznego wnuka. Ujęła dłoń Stefana swą do ostrości chudą rączką, zbliżyła ją do oczu, przyjrzała się jej z obu stron, a potem raptownie puściła, jakby nic tam nie znalazła ciekawego. Znów złączyła jasne oczy ze wzrokiem otumanianego tym wszystkim Stefana i rzekła – a wiesz, że ty, że ojciec twój świętym chciał zostać? Gdaknęła cichuteńko trzy razy i zanim Stefan mógłby coś odpowiedzieć, dodała ni w pięć, ni w dziewięć. Mamy jeszcze gdzieś jego powijaki. Zachowałeś się. Potem zawatrzyła się prosto przed siebie i już się więcej nie odezwała. Tymczasem stryj Anselm pojawił się znowu i już energicznie prosił wszystkich do jadalnego. Na koniec z prześlicznym ukłonem zwrócił się w stronę ciotki babki i ruszył z nią w pierwszą parę, zanim zaś pociągnęli inni. Ciotka babka nie zapomniała o Stefanie, bo życzyła sobie, żeby usiadł przy niej, co uczynił z jakąś radosną rozpaczą. Trafia się człowiekowi przeżywać podobne zbitki odległych od siebie uczuć. Zasiadanie do stołu odbyło się odrobinę chaotycznie. Zjawił się niewidzialny dotąd gospodarz, stryj Sawery, z ogromną porcelanową wazą, którą poprzedzał obłok zawisistej woni bigosowej, i obchodząc wszystkich po kolei swą lekarską ręką o zarzuconych nikotyną palcach, czerpał chochlą bigos i opuszczał go w talerze z takim rozmachem, że kobiety usuwały się w trwodze o całość toalet, przez co nastrój od razu zrobił się cieplejszy. Mówiono wciąż o tym samym o pogodzie i nadziejach na wiosenną ofensywę aliantów. Po lewicy Stefana siedział wysoki, barczysty mężczyzna, który zwrócił przedtem jego uwagę wojskowym płaszczem. Był to krewny matki Stefana Grzegorz Niedzic, dzierżawca z Poznańskiego. Przez cały czas milczał, a gdy zajął jakąś pozycję Nieruchomiał w niej, jakby kij połknął. Uśmiechnął się tylko prosto i nieśmiało, jakoś bardzo podziecinnemu, jakby przepraszał za kłopot, który sprawia tu swoją osobą. Uśmiech ten osobliwie kontrastował z jego ogorzałą, wąsatą twarzą i z ubraniem, które zrobione było z wojskowego koca, i uszyte najwidoczniej domowym sposobem, bo leżało na nim fatalnie. Czuło się przy stole, że taka pogrobowa uroczystość to dla zebranych nie pierwszyzna, a Stefanowi przyszło do głowy, że biesiadującą tak rodzinę widział po raz ostatni na Boże Narodzenie w Kielcach. Dawało to do myślenia, bo powszechne zgody były rzadkie i jednoczyły krewnych wyłącznie dookoła pogrzebów. Ale choć wówczas nikt bliski nie zmarł, to jednak natężenie powszechnego żalu było podobne, bo przecież działo się to świeżo po puchówku ojczyzny. Także ówczesna zgodliwość nie stanowiła żadnego wyjątku z reguły. Stefanowi niełatwo przebywało się w tym zgromadzeniu i to z wielu powodów. W ogóle nie lubił tłumnych, a już specjalnie uroczystych zebrań. Dalej, widząc naprzeciw księdza, czuł, że obecność takiej świętej osoby niechybnie sprowokuje Xawerego do bluźnierstw i docinków, a skandalów, nie cierpiał organicznie. Na koniec czuł się źle, dlatego że jego ojciec, którego tu przedstawiał, nie cieszył się w rodzinie najlepszą sławą, jako jedyny, odkąd pamięć sięga pośród ziemian i lekarzy wynalazca. I to taki, który choć dobiegał już szóstego krzyżyka, nic właściwie nie wynalazł. Nastroju tego nie osładzało sąsiedztwo Grzegorza Niedzica, który wydawał się urodzonym niemową, bo na próby nawiązania rozmowy odpowiadał tylko... Ocieplaniem uśmiechu i spojrzeniami z nad talerza pełnymi sympatii, lecz tego było Stefanowi mało. Łaknął pogrążenia w rozmowie, tym bardziej, że widział czarne błyski oczu Sawarego, który najwyraźniej już coś szykował. Jakoż, gdy zapanowała względna cisza, przerwana tylko stukaniem łyżek od na talerzy, stryj odezwał się. Mój Stefanku, ale w kościele to się musiał czuć jak eunuch w haremie, co? Odzywka ta miała rykoszetem ugodzić księdza i stryj gotował sobie pewno zaostrzony ciąg dalszy. Lecz nie było mu dane zakosztować wrażenia swych słów, bo krewni, jak na komendę, zaczęli mówić głośno i szybko. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ksawery takie rzeczy mówić musi. Jak i to, że jedynym sposobem jest pośpieszne głuszenie ich hałasem ogólnej rozmowy. Potem jedna z usługujących kobiet wiejskich. Wywołała stryja do kuchni na poszukiwania zimnego schabu, który się gdzieś zawieruszył. I w posiłku nastąpiła nieprzewidziana przerwa. Stefan umilał ją sobie oglądaniem kolekcji lic rodzinnych. Pierwszeństwo przyznawał niewątpliwie stryjowi Anzelmowi. Rozrosły, tęgi, choć nie gruby, masywny raczej. Miał Anzelm twarz niepiękną, lecz jakoś po pańsku pyszną. I umiał ją nosić wspaniale. Zdawało się, że wraz z burką niedźwiedzią jest ona ostatnią pozostałością po wielkich dobrach ziemskich, które utracił był ze 20 lat temu. Podobno przez folgowanie rozlicznym namiętnościom, ale Stefan nie wiedział o tym nic pewnego. Wiadomo było jedynie, że Anselm jest zarazem energiczny, łaskawy i gniewliwy. Gniewać się umiał przy tym, jak nikt w rodzinie. Po 5, a i po 10 lat. Także nawet ciotka Melania zapominała, o co właściwie poszło. W takich długotrwałych waśniach nikt nie ważył się pośredniczyć, bo zdradzenie przed stryjem niewiedzy o przyczynie obrazy powodowało automatycznie objęcie klątwą jego gniewu także niezręcznego mediatora. Tak właśnie sparzył się raz ojciec Stefana. Wszystkie jednak potężne wrogie uczucia milkły w stryju Anzelmie jak w ogóle w rodzinie, kiedy umierał krewny. Wywołana tak treugadei trwała, zależnie od okoliczności, kilka do kilkunastu dni. Wtedy jego przyrodzona dobroć jaśniała w każdym spojrzeniu i słowie, tak niewyczerpanie szczodra i niepamiętliwa, że za każdym razem Stefan najgłębiej był przekonany, iż to nie zawieszenie gniewów, lecz całkowity ich odpust. Potem jednak... Naruszony bliską śmiercią, porządek stryjowych uczuć restaurował się. Nieubłagana surowość triumfowała na dalsze lata i wszystko pozostawało bez zmian. Do następnego pogrzebu. Ta odporność stryja Anzelma i jego wzruszeń na czas niesłychanie imponowała Stefanowi chłopieństwie. Później w latach studiów pojął częściowo jej mechanizm. Ongiś Wielki gniew stryja popierała materialna potęga jego dóbr, czyli, mówiąc prościej, szło o schedę, ale dzięki nieugiętości charakteru Anzelma gniew jego przetrwał w kręgu rodzinnym utratę majątku. Także obawiano się go nadal, choć nie stała już za tym groźba wydziedziczenia. Jednakże nawet odkrywszy ów klucz, Stefan nie wyswobodził się od mieszaniny szacunku i trwogi przed najstarszym bratem ojca. Zimny schab znalazł się nieoczekiwanie w samym jadalnym, wewnątrz czarnego kredensu. Gdy tę ogromną bryłę mięsa wydobyto z czeluści starego mebla, jego czarna barwa zestroiła się w myśli Stefana z kolorem trumny i zrobiło mu się na chwilę niejako. Naraz z tupotem i hałasem wniesiono przez korytarzowe drzwi szereg pieczonych kaczek, słoje cierpkich brusznic i półmiski z dymiącymi ziemniakami. Zapowiedziana przedtem skromna przekąska jawnie zmieniła się w ucztę, tym bardziej, że strój Sawery dobywał z kredensu flaszkę po flaszce wina. Dystans do obecnych, wciąż żywy w Stefanie, teraz wzrósł jakby skokiem. Przez cały czas gorszył się po trosze tonem rozmowy i wprawą, z jaką omijała ona śmierć, która przecież była jedynym powodem tego spotkania, teraz owe zgorszenie skulminowało w nim i raziło go już wszystko z żalami za utraconą ojczyzną włącznie, którym towarzyszyły żwawe ruchy sztuczców i szczęk. Gdy zaś przypomniał sobie stryja Leszka, który leżał pod gliną na pustym cmentarzu, wydało mu się, że tylko on jeszcze o nim pamięta. Z niechęcią patrzał na zaczerwienione twarze biesiadników, a jego oburzenie przekroczyło krąg rodzinny i stało się pogardą dla świata chwilowo nie mógł jej dać wyrazu inaczej niż przez wstrzymywanie się od jedzenia, co uczynił tak dobrze, że wstał od stołu prawie głodny. Zanim to nastąpiło, w milczącym dotąd Grzegorzu Niedzicu, jego sąsiedzie od lewej, zaszła zmiana. Już o dłuższej chwili ocierał kłopotliwie wąsy, zerkał nieśmiało to na boki, to ku drzwiom, jakby mierząc oczyma odległość. Najwyraźniej szykował się do czegoś. Nagle pochylił się do Stefana i szeptem wyjawił mu, że musi już iść, bo zaraz ma pociąg do poznania. Co? Chcesz jechać na noc? Zdziwił się trochę bezmyślnie Stefan. Tak, jutro rano muszę być w pracy. Zaczął mu tłumaczyć, że tam, w Poznańskim. Niemcy ledwo tolerują Polaków i zwolnienie na jeden dzień zdobył z wielkimi trudnościami. Całą noc jechał do Nieczaw, a teraz jest czas najwyższy na powrót. Nie dokończywszy nieskładnej przemowy, wielki wąsacz naraz wciągnął powietrze. Wstał gwałtownie, omal nie ściągając obrusa z zastawą i kłaniając się ślepo na wszystkie strony, jął się przepychać ku drzwiom. Odezwały się pytania, protesty, lecz uparty Milczek raz jeszcze w pas skłonił się wszystkim od progu. I znikł w przedpokoju. Pobiegł tam stryj Po chwili huknęły drzwi wyjściowe. Stefan spojrzał w okno. Na dworze panowała już ciemność. W wyobraźni zamajaczyła mu wysoka postać w kusym płaszczu żołnierskim, krocząca błotnistą drogą. Spojrzał na opustoszałe krzesło po swej lewicy. Dostrzegł, że wykrochmalone frędzle zwisającego nisko obrusa są tam podzielane od siebie i rozczesane starannie pracowitą dłubaniną, i serce ścisnęło mu się od ciepłego, serdecznego żalu za tym nieznanym właściwie dalekim kuzynem, który przez dwie noce trząsł się w ciemnym, nieopalonym wagonie, żeby kilkaset kroków towarzyszyć umarłemu. Stół, od którego wstawano, jak zawsze po obfitym posiłku, wyglądał żałośnie. Na talerzach piętrzyły się ogryzione szkielety, pokryte zastygłym tłuszczem. Zapadła chwila ciszy, w której mężczyźni sięgali do kieszeni po papierosy. Ksiądz przecierał irchą okulary, a ciotka babka popadła w osłupiałe zamyślenie, które byłoby podobne do drzemki, gdyby nie to, że oczy miała szeroko otwarte. W tym powszechnym milczeniu rozległ się bodaj po raz pierwszy głos Anieli Wdowy, nie ruszając się ze swego miejsca, nieruchoma z pochyloną głową powiedziała w obrus: Wiecie, to wszystko jest jakieś takie śmieszne? I głos jej się załamał. Spotęgowanego milczenia, jakie nastąpiło, nikt nie potrafił przerwać. Nic podobnego nie było we zwyczaju, nikt nie był na to przygotowany. Ksiądz podszedł wprawdzie zaraz do ciotki Anieli, poruszając się z taką jakąś zakłopotaną wprawą, jak lekarz, który winien udzielić rychłej pomocy, choć nie bardzo wie jak, ale na tym skończył i stał nad nią, czarno, sam czarny w sutannie. Z cytrynową twarzą i podpuchłymi powiekami mrugając, aż, wybawiła wszystkich służba, a raczej grające jej rolę dwie kobiety wiejskie, które weszły i z ogromnym hałasem poczęły zbierać talerze i półmiski. W półmrocznym bawialnym, opodal błyskających szybek dębowej biblioteki, pod mosiężną kopcącą z lekka lampą naftową w pomarańczowym abażurze, stryk sawery porozumiewał się pospiesznym półszeptem z krewnymi. Jednych namawiał na nocleg, innych informował o połączeniach kolejowych, drygował, kiedy kogo trzeba będzie zbudzić. Stefan chciał pierwotnie wyruszyć w drogę powrotną, ale dowiedziawszy się, że ma pociąg dopiero o trzeciej nad ranem, osła był w tym postanowieniu i bez oporu dał się namówić na pozostanie do jutra. Miał spać właśnie w bawialnym, naprzeciw zegara, musiał więc czekać, aż wszyscy się rozejdą. Gdy to wreszcie nastąpiło, Niedaleko już było do północy. Stefan szybko się umył, rozebrał pod ledwo, ledwo migocącą lampą, zdmuchnął jej płomyk i z nieprzyjemnym dreszczem wsunął się pod chłodną kołdrę. Senność, którą czuł przedtem, jak ręką odjęła. Leżał długo na wznak.